Witaj. Co tam u ciebie słychać? Tak jak zawsze. Co dzień imprezy. O, tak myślałam. Tak. A ja mam problem, bo moje zwierzątko zachorowało. A co się stało? No niestety, ale ma złamaną nóżkę i muszę się nim zajmować. No tak. A ja mam tyle pracy, że nie wiem za co się wziąć. Tyle jabłek mam w sadzie i nie wiem, potrzebuję pomocy. Możemy ci pomóc, ale dzisiaj? Pewnie, że możemy ci pomóc. Tak. Jeśli tylko będziesz chciała. O. A wiesz co? A byłaś ostatnio w galerii? Gdzieś na zakupach? Ja byłam. Było super. I wiesz co? Widziałam taką piękną sukienkę. Ojejkuś. Już prawie ją kupiłam, ale... Ale nie było rozmiaru. O, szkoda. Też tak. By mi się przydała jakaś nowa sukienka. Widziałam na ciebie. Tak? Tak, taką piękną akurat... Akurat na mnie pewnie. Tak. Ja widziałam dla siebie z balonami, a dla ciebie była taka niebieska jakby... Ja bym chciała tak, z jakimś... z motylami krym. Miałeś. O, z motylkami. Niebieska śliczna. Z motylami. I też zielona była. O, też zielony, piękny kolor. Tak. Wiem. Musimy się przejść, dziewczyny, do fryzjera, wiecie? O, zobacz, jakie ja mam włosy. Od tygodnia nie byłam. Ja też nie byłam u fryzjera. Już chyba z 2 tygodnie muszę iść. Naprawdę. Tak, musimy kiedyś iść. Oj, dziewczyny, już tak nie narzekajcie. Wyglądacie super. Ja w ogóle nie chodzę do fryzjera i nie narzekam na to, bo nie mam czasu zupełnie. Tak, a wiesz, jaką ty masz fryzurę? Mi się podoba. Najważniejsze, że ja jestem zadowolona. No dobra, niech ci będzie. Pewnie, że tak. Tak. No to... O, zobaczcie. Jedzie pociąg, zobaczcie. No. Gdzie ty widzisz tutaj pociąg? Ja no, nic tutaj. Nie widzę. Nie widzisz? Stoi tak blisko przecież. Ja nic nie widzę. Chyba mnie żartujecie. Co ty? Nie żartujcie sobie z takich rzeczy, proszę was. Nie żartujemy cię. Proszę wchodzić na pociąg, który odjeżdża do galerii. A w galerii jest fryzjer i można zrobić różne zakupy. Idziemy? Za 5 minut odjeżdżam. Idziemy szybko. Wiesz co, Pinki? Chyba nie powinnyśmy iść do galerii i do fryzjera. No tak. Tylko z Applejack do lekarza. No, przecież kolejnym razem przyjedzie znów pociąg. Pewnie, że tak. Będzie inna okazja. Tak, ale potem musimy zrobić imprezę. Musimy iść z nią do lekarza, bo ledwo co widzi pociąg, a on jest tak blisko. Oj, tam. Przecież widzę. Muszę trochę podejść bliżej. O, no rzeczywiście. Widzisz, Applejack? To jest chyba problem, że ty nie widzisz tego pociągu. No, musimy zbadać twój wzrok. I to koniecznie, jak najszybciej. No, to czekamy na pociąg, żeby kolejnym razem przyjechał drugi do lekarza. Tak, tak, i pojedziemy. Dobra, to czekamy. Odjeżdżam, a za 5 minut będzie następny pociąg do okulisty. Uwaga, nadjeżdża pociąg do okulisty. Proszę wchodzić. Chodź, przyjechał pociąg. Pojedziemy. Siadajcie. Czy mi się... Tu zmieścimy. Jestem. Chodźcie. Proszę. Jeszcze ja. Trochę mały ten pociąg dla was, co? Tak. Potrzebny jeszcze jeden wagon. Ale... Zmieściłyście się? Pewnie. To odjeżdżamy. Proszę wysiadać, dojechaliśmy do okulisty.
Pociąg odjeżdża. Do widzenia. Dzień dobry! Co to się stało? Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy problem z koleżanką. Tak? Wydaje nam się, że potrzebuje okularów. Słabo widzi. No wie pani co, teraz dużo osób słabo widzi, wie pani? Ja też na jedno oko czasami nie widzę, ale mi pomaga drugie i widzę. Ale dobra, dobra, która to z pań? To ja. Dobrze, proszę te dwie panie pozostałe stanąć tutaj na fotelikach z tyłu. Proszę bardzo, tak. A pani na środku, widzi pani tą tablicę? Coś tam widzę. Widzi pani, tak, tak. I teraz niech pani mi tu pokaże. Co to jest za literka? No nie wiem. Przypomina mi to nie literę, tylko jakąś kreseczkę. No, widzę, że my tu mamy ciężki przypadek. No dobra, no to pokażę jeszcze jedną. Proszę powiedzieć? To jest jakiś balon chyba. Tak mi się wydaje. Ale... W balona to chyba mi pani robi! Jaki balon! Dobra, ostatnią szansę pani daje. Proszę mi pokazać tą. To mi wygląda na... No nie wiem. Jeśli chodzi o literkę, no to chyba to będzie my. No dobra, pani się już nie da pomóc. Nie da się pani pomóc, jak... Nie, że tu jest taki dowcipny, wie pani. No ciężko pani jest z tym wzrokiem, ale no... Mogę jakie pani, będzie rozwiązanie? Wie pani co, mogę pani przepisać soczewki, ale no nie, myślę, że pani ma takie piękne oczy, że pani by pasowały okulary minus jeden. Tak, proszę panią, tak. I tu proszę bardzo, pani okularki daje? No jakie piękne. Tak, proszę przymierzyć, proszę przymierzyć. Odwrotnie pani mi za... co? Przepraszam, no teraz. Wow, ale pani pięknie wygląda w tych okularkach, naprawdę. O, muszę się przejrzeć. Super! No, naprawdę, też się podoba. Że... Ale ja lepiej widzę. A niech pani właśnie stanie, teraz zobaczymy, co tam pani widzi w ogóle. Ja już tutaj... Proszę bardzo. Oj, teraz już zobaczymy, proszę pokazać tą literkę. Co to jest za literka? To jest literka B. No, jak super! Tylko proszę mi to nie obliżać. Dobrze. Tak? Co to za literka? To będzie literka N. Bardzo dobrze! I ostatnią upewnimy się. To będzie literka J. No dobrze! Jabłko. Ile z J, tyle z J, ale to jest J. Dobrze, zgadza się. Także taki prezencik ode mnie. To dla pani te okularki są. Dziękuję. I mam nadzieję, że pani się będą sprawowały te okularki. No na pewno. Także możecie, dziewczyny, zabierać koleżankę, bo naprawdę już was widzi. No to idziemy teraz do galerii. Ale dziewczyny, ja teraz wszystko dokładnie widzę i widzę, jak wy wyglądacie. Musicie iść do fryzjera. Wyglądacie strasznie. No to czekamy na pociąg. Tak. Oj, mówiłam, że fryzjer mi się przyda. Tak. No ja już żegnam panie, bo tutaj ma następnego klienta. Królula przychodzi w FIFA pograć, a już by wzrok zbadać. To dziękuję bardzo za pomoc. A już idzie pociąg. Do widzenia. Proszę, siada. Zobaczcie, to dziękujemy za pomoc. Do widzenia. Do widzenia.